Zmienię skały i wzgórza wznoszą krzyk na jego cześć. Stada na tysiącach wzgórz towarzyszą mi, by nieść chwałę jego stworzenia, lecz on ma tylko usta me, by dosięgnąć duszę, mówiąc jej, czym jego miłość jest. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Swą dumę złożę u Twoich stóp, złamane serce swe. Szczęśliwa z trudem wierząc, że on używa nawet mnie. Niewolnika miłości, dzieląc jego wstyd, cierpienie i nawet śmierć. Boże, składam dziś przed Tobą moje puste życie, odrzucając wszystko, co wiedziałam o życiu na tym świecie. Przemień mnie Twą mocą, aby każdy widzieć mógł miłość i przebaczenie, które mogą uwolnić mnie. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, jeszcze jeden dzień. Swą dumę złożę u Twoich stóp, złamane serca swe. Szczęśliwa z trudem wierząc, że on używa nawet mnie. Niewolnika miłości, dzieląc jego wstyd, cierpienie i nawet śmierć. Ukazał moim oczom świat, u stóp położył krzyż. Gdy schyliłam się, by podnieść go, ulicami płynęła krew i krzyk pustki rozdzierający, i złoto pokryte rdzą. I zrozpaczony naród, skazany na Boże sąd. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Swą dumę złożę u Twoich stóp, złamane serce swe. Szczęśliwa z trudem wierząc, że on używa nawet mnie. Niewolnika miłości, dzieląc jego wsy, z cierpieniem nawet śmierć. Długą i wąską drogą idę z nim każdego dnia. Wciąż chwaląc go za daną mi łaskę, tym drogą mistrza szlak. Nie mam innej miłości, oprócz tej, którą dałeś mi. Więc niebiańską koronę życia pragnę ofiarować Ci. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Dumę złożę u Twoich stóp, złamane serce swe. Szczęśliwa z trudem wierząc, że on używa nawet mnie. Niewolnika miłości, dzieląc jego wstyd, cierpienie i nawet śmierć. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Dumę złożę u Twoich stóp, złamane serce swe. Szczęśliwa z trudem wierząc, że on używa nawet mnie. Po takim popołudniu, które miało przed nami pewne wyzwania, to mam bardzo praktyczne miejsce na sercu. Wir wollen drei Stellen miteinander lesen.
przeczytajmy wspólnie razem trzy miejsca. Zunächst aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział. 1. Mose 1, Vers 28, erster Teil. 28. Wiersz, pierwsza część. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Pierwsza Mojżeszowa 1:28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Zweite Stelle aus dem Markus Evangelium. Drugie miejsce z Ewangelii Marka. Kapitel 10. 10 rozdział. Verse 13, 14 und 16. 13, 14 i 16 wiersz. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. I 16 wiersz. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Und die dritte Stelle aus Matthäus, Kapitel 28. I trzecie miejsce z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Matthäus 28, Verse 19 und 20. 19 i 20 wiersz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alle drei Stellen beinhalten eine Aufforderung Gottes bzw. des Herrn Jesus an uns. Wszystkie trzy miejsca zawierają pewne wezwanie Boże, co się też tyczy Pana Jezusa, i to wezwanie jest skierowane do nas. Erste Aufforderung, seid fruchtbar und mehrt euch. Pierwsze wezwanie brzmi, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Zweite Aufforderung, lasst die Kinder zu mir kommen. Drugie wezwanie, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Dritte Aufforderung, macht alle Nationen zu Jüngern. I trzecie wezwanie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Die ersten beiden Aufforderungen haben einen eindeutigen Bezug auf unsere nachfolgende Generation. Pierwsze dwa wezwania mają bezpośrednie, są wskazane na następne pokolenia po nas. Und ich möchte heute Abend auch die dritte Aufforderung auf unsere nachfolgende Generation anwenden. I również to trzecie wezwanie chciałbym skierować na następne pokolenie po nas. Es geht mir um unsere Verantwortung für unsere Kinder und jungen Leute. Chodzi mi o naszą odpowiedzialność wobec naszych dzieci, wobec naszej młodzieży, młodych ludzi. Und wenn ich sage unsere Verantwortung, dann meine ich erstens die Eltern. I gdy mówię naszą odpowiedzialność, to po pierwsze mam na myśli nas rodziców, zweitens die Großeltern, po drugie dziadków, aber drittens alle Erwachsenen, die irgendwie mit Kindern und jungen Leuten zu tun haben. Ale po trzecie, wszystkich dorosłych, którzy kiedykolwiek mieli cokolwiek do czynienia z dziećmi. Der Gedanke der Familie verbindet sich in der Bibel nicht nur mit der natürlichen Familie, Eltern und Kinder. Ta rodzina Boża to nie tylko jest ta naturalne relacje dzieci, rodzice, sondern der Gedanke der Familie ist auch mit der Familie Gottes verbunden, wo Ältere und Jüngere zusammen sind. Ale jest to związane też z rodziną Bożą, gdzie młodzi i starsi są razem ze sobą. Wenn ich einige praktische Gedanken dazu sage, dann tue ich das mit einem gewissen Unbehagen. Gdy będę mówił jakieś, powiedzmy, praktyczne wskazówki, to w pewnym sensie chcę to powiedzieć tak, z takim odpowiednim wyczuciem. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich selbst in diesem Punkt vielfach mich falsch verhalten habe. Jestem tego świadomy, że w tych punktach ja sam osobiście źle się zachowywałem. Und zwar im Blick auf unsere eigenen Kinder, die Gott uns aus Gnade geschenkt hat. I chodzi tutaj o moje, czy o nasze własne dzieci, które Bóg w swojej łasce nam dał. Im Blick auf unsere Enkelkinder. Jeśli chodzi o nasze wnuki. Aber auch im Blick auf die nachfolgende Generation im Allgemeinen. Ale też i ogólnie, jeśli chodzi o następne pokolenia.
Trotzdem liegt es mir auf dem Herzen, uns allen zu sensibilisieren für dieses so wichtige Thema. Jednak mam to na sercu, by nas wszystkich, nam wszystkim dać pewne wskazówki, które wyczulą nasze serca na ten temat. Familie ist eine wunderbare Gnade Gottes. Rodzina to cudowna łaska Boża. Aber genauso gilt, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Ale dokładnie tak samo brzmi to, kto ma młodzież, ten ma przyszłość. Das wusste schon ein Pharao. O tym już wiedział Faraon. Das wusste ein Nebukadnezar. To wiedział Nebukadnezar. Und das wissen auch die Erziehungsexperten heute. I dokładnie to znają ci fachowcy od wychowania dzieci. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Kto ma młodzież, ten ma przyszłość. Was geben wir unseren Kindern, unseren jungen Leuten mit? Co my przekazujemy naszym dzieciom, naszej młodzieży? Was lernen sie im Elternhaus? Czego uczą się w naszym domu, w naszych domach? Was lernen sie in den Zusammenkünften? Czego uczą się w zgromadzeniach? Welch ein Beispiel geben wir ihnen als Erwachsene? Jaki przykład dajemy im jako dorośli? Lasst uns diese drei Bibelstellen ein wenig zu uns sprechen lassen heute Abend. Pozwólmy, by dziś wieczorem te trzy miejsca biblijne co nieco do nas przemówiły. Zu der ersten nur ganz kurz. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, bardzo krótko. Gott hat Adam und Eva gerade geschaffen und schon spricht von ihren Nachkommen. Dopiero co Bóg stworzył Adama i Ewę, a już mówi o ich potomstwie. Nicht nur die Ehe ist eine Erfindung Gottes aus dem Paradies, sondern auch schon die Familie. Nie tylko małżeństwo jest jakby wynalazkiem Bożym z raju, ale i również rodzina. Ja, die Söhne Adams und Evas wurden erst nach dem Sündenfall geboren. Tak, synowie Adama i Ewy narodzili się dopiero po upadku w grzech. Aber das Prinzip der Elternschaft ist bereits in der Schöpfungsordnung etabliert. Ale ta zasada rodzicielstwa już w tym stworzeniu jest zawarta. Gott spricht schon im Paradies von Vater und Mutter, obwohl noch keine Kinder geboren waren. Bóg mówi o ojcu i o matce już w raju, mimo tego, że jeszcze dzieci nie było. Und gibt Adam und Eva diesen Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. I daje im to zadanie, bądźcie, rozradzajcie i rozmnażajcie się. Vielleicht ist das der einzige Auftrag Gottes, den wir Menschen im Allgemeinen befolgt haben. Być może to jest jedyne polecenie Boże, które powiedzmy, że my jako ludzie wykonaliśmy. Wir haben uns vermehrt. Tak, rozmnożyliśmy się jako ludzie. Und die Weltbevölkerung wächst immer noch. I ta liczba ludności na tym świecie ciągle wzrasta. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie wir, und jetzt spreche ich Ehepaare an, ganz persönlich mit diesem Auftrag Gottes umgehen. A teraz też stawia się, postawić możemy pytanie, jak my, i teraz mówię do małżeństw, jak my z tym zadaniem się obchodzimy? Ja, Kinder sind eine herrliche Gabe Gottes. Tak, dzieci są wspaniałym darem Bożym. Sie sind eine Gnade Gottes. One są łaską Bożą. Als Esau und Jakob aufeinandertreffen, stellt Esau dem Jakob eine Frage. Gdy Jakub i Ezaw się spotkali, to Ezaw stawia Jakubowi pytanie. Er sieht die ganze Familie Jakobs und sagt, wer sind diese da? Widzi całą rodzinę Jakuba i pyta go, kim oni są. Und er sagt, Jakob, das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnade gegeben hat. I Jakub odpowiada, to są dzieci, które Bóg dał słudze w łasce. Jedes Kind ist eine Gnade Gottes. Każde dziecko jest łaską Bożą. Wir sagen vielleicht manchmal, Kinder stören. Czasem może zdarza nam się mówić, dzieci przeszkadzają. Kinder gelten in den modernen Gesellschaften als Karrierehemmer. Dzieci w dzisiejszym społeczeństwie można traktuje się jako te, które przeszkadzają karierze. Liebe Geschwister, Kinder stören nicht. Drodzy bracia i siostry, dzieci nie przeszkadzają. Kinder sind eine Gabe Gottes. Dzieci są darem Bożym. Enkelkinder sind eine Gabe Gottes. Wnuki są darem Bożym. Jedes Kind in unseren örtlichen Versammlungen ist eine Gabe Gottes. Każde dziecko w naszym miejscowym zgromadzeniu jest darem Bożym. Übrigens eine Gabe auf Zeit. Tak poza tym, darem, który dany jest na pewien czas. So lange haben wir die Kinder gar nicht in unserem Einflussbereich. Bo wcale nie tak długo mamy wpływ na nasze dzieci. Die sind schneller groß als wir denken. Szybciej rosną niż nam się wydaje. Da hast du gerade noch eigene kleine Kinder im Arm gehabt?
Przed chwilą miałeś swoje własne dzieciątko na rękach. Und schon hast du Enkelkinder. A już masz wnuki. Das geht schneller als einem lieb ist. To jest, to dzieje się szybciej niż byśmy chcieli, może albo niż nam się wydaje. Nutzen wir die Zeit, unsere Kinder zu prägen, solange wir sie in unserem Einflussbereich haben. Czy wykorzystujemy ten czas, by mieć wpływ na nasze dzieci tak długo, jak mamy je w domu? Aber hier gibt Gott einen Auftrag. Ale tutaj Bóg daje zadanie. Hier spricht er nicht darüber, dass Kinder eine Gnade sind, sondern er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Tutaj Bóg nie mówi o tym, że dzieci są łaską, tylko mówi, bądźcie, czy rozradzajcie i rozmnażajcie się. Ich möchte den jungen Ehepaaren Mut machen, Kinder zu haben. I chciałbym dodać wam odwagi czy otuchy młodym małżeństwom, abyście mieli dzieci. Es ist ein ausdrücklicher Auftrag Gottes. Bo to jest wyraźne polecenie Boże. Ich weiß, dass es Ehepaare gibt, die gerne Kinder hätten und keine haben. Wiem, że są małżeństwa, które chciałyby mieć dzieci, a nie mogą mieć. Bin mir sicher, dass solche Ehepaare auch heute Abend hier sind. I jestem tego pewny, że i dzisiaj wśród nas są takie małżeństwa. Das ist eine große Not. To jest wielka bieda, czy wielki problem. Und wir, die wir Kinder haben, sollten sehr sensibel damit umgehen. I my, którzy mamy dzieci, powinniśmy bardzo wyczulenie albo bardzo delikatnie z tym tematem się obchodzić. Es ist nicht einfach, das aus der Hand des Herrn anzunehmen. Nie jest to prostym, by taką rzecz, taki fakt przyjąć z ręki Pana. Wenn Gott uns Kinder gegeben hat, sollten wir dankbar sein. Jeśli Bóg dał nam dzieci, powinniśmy być wdzięczni. Ich spreche jetzt auch nicht über die Anzahl der Kinder. I nie mówię teraz o liczbie dzieci. Es ist einerseits das, was Gott tut. Jedna strona to to, co Bóg czyni. Es ist andererseits unsere Verantwortung. Druga strona to nasza odpowiedzialność. Und in dieser Frage der Anzahl der Kinder muss jedes Ehepaar mit Gott eine gute Lösung untereinander finden. I w tej sprawie, w tym temacie ilości potomstwa, każde małżeństwo powinno znaleźć rozwiązanie między sobą wzajemnie i z Bogiem. Wir gehen zur zweiten Stelle in Markus Kapitel 10. Drugie miejsce, Marka 10. Wir haben die Verse 13, 14 und 16 gelesen. Czytaliśmy wiersze 13, 14 i 16. Und ich muss sagen, ich liebe diese Verse. I muszę powiedzieć, przyznać, że bardzo lubię te wiersze. Wenn wir diesen Versen eine Überschrift geben könnten, dann würde diese Überschrift lauten: Jesus liebt Kinder. Gdybyśmy mieli nadać tytuł tym wierszom, to brzmiałby on: Jezus miłuje dzieci. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Czy to nie jest wspaniałe poselstwo? Stellt euch den Herrn Jesus vor. Wyobraźcie sobie teraz Pana Jezusa. Da sitzt er oder steht er und die Kinder umringen ihn. On siedzi albo stoi i wokół niego mnóstwo dzieci. Und dann nimmt er sie in die Arme. I bierze je na ręce. Dann legt er seine Hände auf sie. Kładzie na nie swoje ręce. Und dann segnet er sie. I błogosławi je. Stell euch doch bitte mal diese Szene vor. Wyobraźcie sobie proszę przez chwilę tą scenę. Ich wäre gerne Kind gewesen damals. Chciałbym być wtedy dzieckiem. Was muss das für Kinder gewesen sein? Co to musiało być? Aber das ist das Ende der Geschichte. Ale to jest koniec tej historii. Ja, unser Herr liebt jedes Kind. Tak, nasz Pan miłuje każde dziecko. Aber was machen wir mit diesen Kindern, die Gegenstand der Liebe unseres Herrn sind? Ale co my robimy z tymi dziećmi, które są przedmiotem miłości naszego Pana? Der Abschnitt beginnt mit einer tollen Aussage. Ten urywek zaczyna się bardzo fajną wypowiedzią. Sie brachten Kinder zu ihm. Oni przynosili dzieci do niego. Dann sind da welche, die wollen die Kinder behindern. I znaleźli się tacy, którzy chcieli temu przeszkodzić. O tym nie chcę dzisiaj mówić. I wtedy pada to wezwanie Pana Jezusa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Kto przynosi dzieci do Pana Jezusa? Komu Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie? Normalerweise antworten wir, das sind die Mütter, die die Kinder zu dem Herrn Jesus gebracht haben. Normalnie byśmy powiedzieli, to mamy przyprowadzają dzieci do Pana Jezusa. Ich glaube durchaus, dass das stimmt. I ja myślę, że faktycznie w
wielu przypadkach właśnie tak jest. Ich meine, dass Mütter dabei gewesen sind. Że matki, mamy przy tym były. Aber es steht nirgendwo in der Bibel, dass es Mütter waren, die die Kinder gebracht haben. Ale to nigdzie nie jest napisane w Biblii, że właśnie mamy przynosiły dzieci. Es steht auch nicht, dass es Väter waren, die die Kinder gebracht haben. I tak samo nie jest nigdzie napisane, że to ojcowie przynosili dzieci. Da steht, sie brachten Kinder zu ihm. Po prostu jest napisane i przynosili do niego dzieci. Da gab es Menschen, denen war das Wohl der Kinder wichtig. Byli po prostu ludzie, dla których cenne było dobro dzieci. Da waren Väter und Mütter dabei, keine Frage. Bez dwóch zdań byli zarówno ojcowie, jak i matki. Da waren Großmutter und Großväter dabei. Byli dziadkowie i babcie. Da waren vielleicht ältere Geschwister dabei. I może i starsi wierzący. Da waren Freunde und Bekannte dabei. Byli przyjaciele, znajomi. Liebe Geschwister, Gott möchte, dass wir alle diesen Wunsch haben, Kinder zu Jesus zu bringen. Bracia i siostry, Bóg ma to życzenie, abyśmy wszyscy nasze dzieci przynosili do Pana Jezusa. Natürlich betrifft das zuerst Eltern. Oczywiście, w pierwszej kolejności tyczy się to rodziców. Die Hauptaufgabe christlicher Erziehung ist, Kinder zu dem Jesus zu bringen. Bo głównym zadaniem chrześcijańskiego wychowania jest przywieźć dzieci do Pana Jezusa. Natürlich gibt es auch andere Ziele der Kindererziehung. Oczywiście są też inne cele wychowania. Aber das ist das übergeordnete Ziel. Ale to jest ten cel na najwyższym stopniu, najważniejszy. Es wird doch der Wunsch jedes christlichen Ehepaares sein, das Kinder hat, dass sie den Jesus annehmen. Jest to życzeniem każdej rodziny chrześcijańskiej, żeby ich dziecko było własnością Pana Jezusa. Und Großeltern werden den gleichen Wunsch haben. A dziadkowie mają dokładnie takie samo życzenie. Aber auch als Glaubensgeschwister wollen wir doch den Wunsch haben, dass unsere Kinder und junge Leute alle zu dem Jesus kommen. Ale i jako współwierzący mamy to życzenie, aby nasze dzieci wokół nas znały Pana Jezusa. Und der Jesus sagt ausdrücklich, lasst sie kommen. A Pan Jezus mówi dobitnie, pozwólcie im przychodzić do mnie. Das Hindernis sind übrigens meistens wir Erwachsenen. A najczęściej, tak poza tym, to przeszkodą jesteśmy my, wierzący. Die Kinder kommen eigentlich von selbst. Bo dzieci przychodzą w zasadzie same z siebie. Aber wir behindern sie oft. Ale my często im przeszkadzamy. Und deshalb fordert der Herr Jesus uns alle auf, lasst die Kinder zu mir kommen. I dlatego Pan Jezus wzywa nas wszystkich, pozwólcie dzieciom przychodzić. Was bedeutet das eigentlich, zu dem Jesus zu kommen? Co oznacza przyjść do Pana Jezusa? Es bedeutet mindestens zweierlei. To ma co najmniej dwojakie znaczenie. Das bedeutet erstens, dass es unser Wunsch ist, dass Kinder den Herrn Jesus als ihren Retter annehmen. Po pierwsze, naszym życzeniem jest, by dzieci przyjęły Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Kinder sind das erste Missionsfeld für Eltern. Dzieci to pierwsze pole misyjne dla rodziców. Wir wollen sie mit dem Heiland, dem Retter vertraut machen, der sie liebt. My chcemy, aby nasze dzieci zaznajomiły się z Panem Jezusem, który ich miłuje. Aber auch wenn wir an unsere örtlichen Versammlungen denken, ist das wichtig. Ale również gdy myślimy o naszych miejscowych zgromadzeniach, to jest tak samo ważne. Wir Erwachsenen wollen eine lebende Einladung für unsere Kinder sein, den Herrn Jesus als ihren Heiland anzunehmen. My, dorośli, chcemy być tym żywym zaproszeniem dla naszych dzieci, aby poznały i umiłowały Pana Jezusa. Wir wollen ihnen den Heiland groß machen. Chcemy im przedstawiać Pana Jezusa, jakim wielkim jest. Unsere Kinder müssen sich selbst bekehren, das ist wahr. Nasze dzieci muszą się same nawrócić, to jest prawda. Aber wir können ihnen dabei helfen oder wir können sie behindern. Ale my możemy im w tym pomóc albo przeszkodzić. Der Jesus motiviert uns hier zu helfen, dass die Kinder ihn als Retter annehmen. Pan Jezus motywuje nas tutaj do pomocy, aby dzieci przyjęły Jego czy Go jako swojego Zbawiciela. Das ist das erste, was es bedeutet, Kinder zu dem Jesus zu bringen. To jest pierwszy punkt, który oznacza przywodzić dzieci do Pana Jezusa. Das zweite ist, dass sie den Herrn Jesus aber auch bewusst als den Herrn ihres Lebens aufnehmen. A drugim punktem jest, aby one świadomie uznały Pana Jezusa jako Pana w swoim życiu. Und was bedeutet das, den Herrn Jesus als Herrn
A co oznacza mieć Pana Jezusa jako swojego Pana? To tyczy się nas wszystkich oczywiście, nie tylko dzieci. Po pierwsze, jesteśmy Mu posłuszni. Po drugie, idziemy za Nim. A po trzecie, służymy Mu. Das sind die drei großen Punkte, die sich damit verbinden, dass unser Herr ist. To są te trzy punkty, które się łączą w tym, że On jest naszym Panem. Es reicht nicht aus, dass unsere Kinder gerettet sind. So groß das ist. To nie wystarczy, by nasze dzieci były tylko zbawione, jakkolwiek to jest wielkie. Das ist der erste Schritt. To jest pierwszy krok. Das ist der Startschuss. To jest ten start, początek. Aber dann geht's weiter. Ale potem idzie dalej. Sie sollen den Herrn Jesus auch als ihren Herrn ganz bewusst aufnehmen in ihr Leben. One potem całkowicie świadomie mają przyjąć Pana Jezusa jako swojego Pana do swojego życia. Chciejmy uczyć nasze dzieci, by były posłuszne Panu. Poza tym, wiara i posłuszeństwo są ze sobą nierozerwalnie połączone. Chciejmy uczyć nasze dzieci, by szły za Panem Jezusem. Chciejmy uczyć nasze dzieci, by Jemu służyły. Jest piękny przykład w Starym Testamencie. Mianowicie Hanna i Samuel. Hanna przyprowadziła Samuela do Eli. Und er sollte dort vor Gott erscheinen. Do Heliego. I on miał tam stanąć przed Bogiem. Und er sollte dort bleiben. I miał tam pozostać. Das möchte ich einmal mit der Rettung verbinden, vor dem Herrn erscheinen. To chciałbym połączyć ze zbawieniem, to objawienie się przed Panem. Und dann ein Leben in glücklicher Gemeinschaft mit ihm führen, bei ihm bleiben. I to życie szczęśliwe potem prowadzić z Nim, czyli pozostanie przy Nim. Der Bericht in 1. Samuel zeigt uns, wie Samuel schon als Junge ein treuer Diener Gottes wurde. I ta relacja potem pokazuje nam, jak Samuel stał się już w tym młodym wieku wiernym sługą. Nehmen wir diesen Auftrag des Herrn Jesus noch ernst. Lass die Kinder zu mir kommen. Czy traktujemy to poważnie, to wezwanie Pana, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie? Wehrt ihnen nicht. Nie zabraniajcie im. Seid kein Hindernis, sondern eine Hilfe. Nie bądźcie przeszkodą, ale pomocą. Dann möchte ich ganz kurz etwas zu diesem großartigen Vers 16 sagen. Jeszcze krótkie słowo do tego 16. wiersza. Jesus nimmt sie in die Arme, legt die Hände auf sie und segnet sie. I brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce. Man hört immer mal wieder das Argument, die Welt ist zu böse, als dass wir noch Kinder bekommen könnten. Ciągle na nowo gdzieś pojawiają się takie argumenty, że ten świat jest zbyt zły, byśmy decydowali się na dzieci. Stimmt das? Czy jest to prawda, czy to się zgadza? Dass die Welt böse ist, das stimmt. To, że świat jest zły, jak najbardziej tak. Dass sie zu böse ist, um Kinder zu bekommen, stimmt nicht. Ale że jest zbyt zły, by mieć dzieci, to nie jest prawda. Mach doch bitte mal einen Besuch bei Amram und Jochebed. Odwiedźcie Amrama i Jochebed. Frag die beiden mal, Amram und Jochebed, warum noch ein drittes Kind? Zapytajcie ich, dlaczego jeszcze trzecie dziecko? Ihr habt doch zwei. Przecież macie już dwa. Ein Junge, ein Mädchen, was wollt ihr mehr? Macie chłopca i dziewczynkę, czego jeszcze chcecie? Ihr wisst doch, wenn es ein Junge wird, wird er getötet werden. Wiecie, że gdy to będzie chłopiec, będzie zabity. Der böse Pharao bedroht den Nachwuchs mit dem Tod. Bo ten zły faraon zagroził, że potomstwo będzie zabijane. Hebräer 11 sagt uns, dass sie durch Glauben diesen dritten Sohn, dieses dritte Kind bekamen. I Hebrajczyków 11 mówi, że przez wiarę mieli to trzecie dziecko. Die Welt damals war noch böser als sie heute ist. A ten świat wtedy był jeszcze gorszy niż dzisiaj jest. Aber Amram und Jochebed hatten Glaubensvertrauen und Glaubensmut. Ale oni mieli tą ufność i odwagę. Und wir haben eine Zusage unseres Herrn. A my mamy tutaj zapewnienie naszego Pana. Er nimmt unsere Kinder in die Arme. On bierze nasze dzieci w swoje ramiona. Was heißt das, er nimmt sie in die Arme? Was bedeutet das, dass er sie in die Arme nimmt? Co to oznaczało, że on je brał w ramiona? Ihr lieben Mütter, wenn ihr ein neugeborenes Kind in den Arm nehmt, was spricht daraus?
Drogie mamy, gdy wy, nowonarodzone dziecko, bierzecie w ramiona, co wyrażacie? Liebe, Nähe, Zuneigung. Miłość, bliskość i skłonność do tego dziecka. So geht er Jesus mit unseren Kindern. Tak właśnie obchodzi się Pan Jezus z naszymi dziećmi. Er nimmt sie in den Arm. On bierze je w ręce. Diese Kinder haben den Herzschlag des Heilandes gehört. Te dzieci usłyszały to bicie serca naszego Zbawiciela. Das möchte er auch, dass unsere Kinder das erleben. To też chciałby, aby nasze dzieci przeżyły. Er legt die Hände auf sie. On wkłada na nie ręce. Ich denke, das spricht hier an dieser Stelle von Schutz. I myślę, że w tym miejscu to mówi o ochronie. Ja, es gibt Gefahren, vor denen können wir unsere Kinder nicht bewahren. Tak, są niebezpieczeństwa, przed którymi nie jesteśmy w stanie ustrzec naszych dzieci. Das müssen wir ganz nüchtern realisieren. Musimy to zrozumieć. Aber einer kann es. Einer kann es. Ale jest jeden, który to potrafi. Der Herr legt seine Hände auf sie. Pan wkłada swoje ręce na nich. Er beschützt sie. On chroni ich. Wer hat den Mose im Schilfmeer gerettet? Kto wyratował Mojżesza w tym morzu? Da war Gottes Hand da. Tam była ręka Boża nad tym. Lasst uns unserem Gott zutrauen, dass er unsere Kinder und junge Leute bewahrt. Pozwólmy, albo miejmy zaufanie do Boga, że On zachowa nasze dzieci. Und drittens, der Herr Jesus segnet Kinder. A po trzecie, Pan Jezus błogosławi dzieci. Was bedeutet das eigentlich, jemand zu segnen? Co to znaczy kogoś błogosławić? Das Wort, das wir oft gebrauchen. To jest słowo, którego często używamy. Wir beten, Herr segne diese Speisen, die wir essen. Mówimy często w modlitwie, Panie, pobłogosław ten pokarm, który będziemy jeść. Oder segne dein Wort. Albo pobłogosław Twoje słowo. Ist uns eigentlich klar, was das bedeutet? Czy w zasadzie rozumiemy, co to znaczy? Segnen bedeutet gut sprechen. Błogosławić to znaczy mówić dobrze. Wenn wir bitten, dass Gott die Gaben segnet, bedeutet das, gibt uns, dass uns das gut bekommt. Gdy mówimy pobłogosław te dary, to oznacza daj nam to, co dobrze przyjmiemy. Wenn wir beten, dass Gott sein Wort segnet, bedeutet das, dass es uns gut tut, was wir hören. Innerlich, geistlich gut tut. Jeśli mówimy pobłogosław słowo, które będziemy słuchać, to znaczy, że oby to słowo miało dobry wpływ na nas. Wenn der Herr unsere Kinder segnet, dann möchte er ihr Gutes. A jeśli nasz Pan błogosławi nasze dzieci, to znaczy, że On chce dobro wyświadczyć naszym dzieciom, chce ich dobra. Gute Eltern möchten das Beste für ihre Kinder. Dobrzy rodzice pragną tego, co najlepsze dla własnych dzieci. Und trotzdem machen wir es manchmal falsch. A jednak często, czy czasami popełniamy błąd. Unser Herr möchte auch das Beste für unsere Kinder. Nasz Pan też chce to, co najlepsze, tego, co najlepsze dla naszych dzieci. Und er macht keinen einzigen Fehler. Ale On nie popełnia ani jedynego błędu. Wir gehen zur dritten Stelle, Matthäus 28. I trzecie miejsce, Mateusza 28. Der Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Pan Jezus daje swoim uczniom zadanie. Der sogenannte Missionsauftrag. Tak zwane zadanie misyjne. Ich habe vorhin gesagt, den ersten Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch, haben wir weitestgehend erfüllt. I to, co powiedziałem już wcześniej, to pierwsze zadanie, rozmnażajcie się, powiedzmy, że jako ludzie wypełniliśmy. Diesen Auftrag hier haben wir ganz sicher nicht erfüllt. Ale tego zadania tutaj z pewnością nie wypełniliśmy. Es gibt ein kleines Buch im Deutschen, das trägt den Titel Der vergessene Befehl. W języku niemieckim mamy taką książkę, której tytuł brzmi Zapomniany rozkaz albo zadanie. I tam jest właśnie mowa o tym poleceniu misyjnym Pana. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wir denken meistens dabei an die Menschen, die weit weg leben. I w tym momencie najczęściej myślimy o tych ludziach, którzy daleko od nas mieszkają. Je weiter weg, je mehr Mission ist da drin. Im dalej od nas, tym większa misja. Wo fängt denn der Missionsbefehl des Herrn Jesus eigentlich an? A gdzie to polecenie misyjne Pana zaczyna się? Wenn Gott uns Kinder geschenkt hat und wir Eltern sind, fängt der Missionsbefehl zu Hause an und nirgendwo anders. Jeśli Bóg dał nam dzieci, to nasze pole misyjne rozpoczyna się nigdzie indziej, jak tutaj u nas w domu. In unseren örtlichen Versammlungen haben wir Missionsfelder. W naszych miejscowych zgromadzeniach mamy te pola misyjne. Unsere Kinder, unsere jungen Leute sind das erste Missionsfeld, das wir haben.
Te nasze dzieci, nasza młodzież jest właśnie tym pierwszym polem misyjnym, które mamy. Natürlich gibt es den besonderen Ruf Gottes, auch in die Ferne zu gehen. Oczywiście jest też to wezwanie Boże, by udać się do dalekich kraje. Aber lass uns diesen Missionsbefehl heute Abend mal ganz direkt anwenden. Ale chciejmy to dzisiejsze polecenie bardzo dokładnie wziąć. Macht alle Nationen zu Jüngern. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Ich wende das jetzt einmal an, drücke es etwas anders aus. I teraz użyję tego i wyrażę to trochę inaczej. Tragt Sorge dafür, dass eure Kinder und jungen Leute Jünger des Herrn Jesus werden. Nieście troskę, czy miejcie troskę o to, aby wasze dzieci, wasza młodzież była uczniami Pana. In unseren Familien, w naszych rodzinach, Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren Enkelkindern, rodzice wobec dzieci, dziadkowie wobec wnuków, aber auch in unseren örtlichen Versammlungen, Familie Gottes, Ältere und Jüngere. Ale i również w zgromadzeniu, w tej rodzinie Bożej, rodzina Boża, młodsi i starsi. Was bedeutet es, wenn unsere jungen Leute Jünger des Herrn Jesus werden? Cóż to znaczy, jeśli nasi młodzi, nasza młodzież staje się uczniami Pańskimi? Jüngerschaft ist von drei Dingen charakterisiert. To uczniostwo charakteryzuje się trzema cechami. Erstens Belehrung. Po pierwsze, pouczenie. Zweitens Nachfolge. Po drugie, naśladowanie. Und drittens Dienst. A po trzecie, służba. Das sind drei Ziele, wenn wir Kinder und junge Leute zu Jüngern machen. To są trzy cele, gdy właśnie dzieci i młodzież czynimy uczniami. Sie sollen erstens gelehrt werden. Po pierwsze, mają być pouczone. Zweitens sollen sie vom Herrn Jesus geprägt werden, damit sie etwas von ihm widerspiegeln. Po drugie, mają być nacechowane Panem Jezusem, aby co nieco mogły odbić z jego istoty. Und drittens sollen sie lernen zu dienen. A po trzecie, mają uczyć się służby. Wisst ihr, den Leuten, denen der Jesus diesen Auftrag gibt, das waren selbst Jünger. Wiecie, ci ludzie, którym Pan Jezus daje to zadanie, oni sami byli uczniami. Die hatten eine mindestens dreijährige Trainingszeit hinter sich. Mają za sobą właśnie co najmniej trzyletni czas treningu. Die hatten den perfekten Lehrer. I mieli tego perfekcyjnego nauczyciela. Der hatte sie gelehrt, was es bedeutet, Jünger zu sein. On ich uczył, co to znaczy być uczniem. Und jetzt sagt er ihnen, macht andere zu Jüngern. I teraz on mówi im, czyńcie uczniami innych. Für unser Thema hat das eine wichtige Bedeutung. Dla naszego tematu ma to ważne znaczenie. Wir können unseren jungen Leuten und Kindern nur dann Jüngerschaft lehren, wenn wir selbst Jüngerschaft praktizieren. Możemy uczyć naszych młodych uczniostwa tylko wtedy, gdy sami to będziemy praktykowali. Und jetzt muss ich mich eigentlich hinsetzen. I w zasadzie teraz musiałbym siąść. Und ich glaube, wir geben alle zu, dass wir keine besonders guten Jünger sind. I myślę, że każdy z nas przyzna, że nie jesteśmy szczególnie dobrymi uczniami. Jesus war ein perfekter Lehrer. Pan Jezus był perfekcyjnym nauczycielem. Wir sind imperfekte Lehrer. A my jesteśmy dalece od tego. Aber kann das eine Entschuldigung sein? Ale czy to może być naszym usprawiedliwieniem? Nein, das kann es nicht. Nie, absolutnie nie. Erster Punkt, Jüngerschaft hat mit Belehrung zu tun. Pierwszy punkt, uczniostwo łączy się z pouczeniem. Unsere Kinder müssen belehrt werden. Nasze dzieci muszą być pouczane. Das ist Aufgabe der Eltern. To jest zadanie rodziców. Die Großeltern unterstützen dabei. Dziadkowie pomagają w tym. Und auch die Geschwister der örtlichen Versammlung helfen, dass Kinder belehrt werden. I również wierzący miejscowego zgromadzenia pomagają, by dzieci były pouczane. Es ist wichtig, dass die Kinder das Wort Gottes kennenlernen. Ważnym jest, by dzieci poznawały Słowo Boże. Es ist wichtig, dass sie die Lehre des Wortes Gottes kennenlernen. Ważnym jest, by poznawały naukę Słowa Bożego. Dass sie die Grundzüge des großen Heils Gottes kennenlernen. Aby te zasady wielkiego zbawienia Bożego znały. Dass sie eine ungefähre Vorstellung von dem haben, was Versammlung Gottes ist. Aby miały przynajmniej jakiś obraz czy zrozumienie tego, czym jest zgromadzenie Boże. Dass sie in etwa wissen, was Reich Gottes ist. By wiedziały mniej więcej, czym jest Królestwo Boże. Was die Zukunft bringt.
co przyniesie przyszłość. Könnte jetzt 100 Themen nennen. Teraz można by setki tematów tutaj wymieniać. Lehren wir unsere Kinder das? Czy uczymy nasze dzieci tego? Natürlich dem Alter entsprechend. Oczywiście odpowiednio do wieku naszych dzieci. Übrigens auch in der Zusammenkunft. Tak poza tym, czy ma to miejsce w naszych w godzinach naszych zgromadzeń? Drodzy bracia, czy mamy słowo, które będą rozumiały nasze dzieci? Es ist wichtig, dass wir die gute Lehre des Wortes Gottes an die nächste Generation weitergeben. Jest to ważne, abyśmy dobrą naukę Słowa Bożego potrafili przekazać następnemu pokoleniu. Przeczytajmy 2 Tymoteusza 2. Tam Paweł mówi o tej treści wiary. I mówi, przekaż to ludziom, którzy będą pilni i będą potrafili to kolejnym przekazać. Aber die Belehrung unserer Kinder schließt auch das praktische Christenleben ein. Ale pouczenie naszych dzieci zawiera w sobie życie chrześcijańskie. Was bedeutet es, ein Leben in glücklicher Gemeinschaft mit dem Herrn zu führen? Co to znaczy prowadzić szczęśliwe życie w społeczności z Panem? Übrigens, das lehren wir nicht so sehr mit unseren Worten. Tak poza tym, tego uczymy nie tak bardzo wypowiadając słowa, sondern vielmehr durch unser Vorbild. Ale o wiele bardziej po prostu pokazując to czynami. Sehen unsere Kinder an uns Älteren jetzt mal generell gesprochen, was es bedeutet, glücklich mit dem Herrn zu leben? Czy nasze dzieci widzą na nas starszych, co to znaczy być szczęśliwym w społeczności z Panem? Kein formales Christenleben zu führen, sondern ein echtes Christenleben zu führen? Nie takie prowadzić życie formalne chrześcijańskie, tylko prawdziwe, szczere, żywe. Zur Belehrung gehört auch, dass wir die Kinder vor Gefahren warnen. Do pouczenia należy też to, abyśmy dzieci ostrzegali przed niebezpieczeństwami. Jede Mutter warnt ihr Kind vor der heißen Herdplatte. Wiecie, z pewnością u każdego to miało miejsce. Matka, każda mama ostrzega dziecko przed gorącym kuchenką. Oder vor anderen körperlichen Gefahren. Albo przed innymi niebezpieczeństwami, by się nie zraniły. Aber was ist denn mit den Gefahren für Geist und Seele? A jak się sprawa ma z niebezpieczeństwami ducha i duszy? Wir leben in einer digitalen Welt heute. Dzisiaj żyjemy w tym cyfrowym świecie. Unsere Kinder werden als sogenannte digital natives bezeichnet. Also Kinder, die mit den Medien groß werden. Nasze dzieci są określane dzisiaj jako te, które są obeznane z mediami. Warnen wir unsere Kinder? Czy ostrzegamy nasze dzieci? Wie ist das mit dem Umgang mit dem Smartphone? Jak wygląda sprawa ze smartfonami? Natürlich, es kommt ein Alter, wo ein Kind ein Smartphone hat. Oczywiście, przychodzi taki wiek, gdy dziecko ma telefon. Und wir können die Medien auch nicht fernhalten von unseren Kindern. I nie jesteśmy w stanie zabronić czy uchronić nasze dzieci przed mediami. Aber wir können doch einem Kind nicht ein Smartphone in die Hand geben und sagen, sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Ale nie możemy dać naszemu dziecku telefonu do ręki i powiedzieć mu, zajmij się. Wer würde seinem 16-jährigen Kind den Autoschlüssel geben und sagen, fahr mal los? Kto by dał swojemu 16-letniemu dziecku kluczyki od samochodu i powiedział, idź, pojeździ sobie? Das macht keiner von uns. Żaden z nas tak nie czyni. Erstmal Führerschein machen und dann Auto fahren. Najpierw zrób prawo jazdy i dopiero możesz jechać. Und bei den Medien? A jeśli chodzi o media? Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einen Medienführerschein gemacht hat. Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał pozwolenie użytkowania telefonu, by zdał taki egzamin. Ale jak najbardziej byłoby to konieczne. I są też inne niebezpieczeństwa. Narkotyki. Alkohol. Seksualność. Czyim obowiązkiem jest wychowanie seksualne naszych dzieci? A, to zrobi szkoła, to załatwi szkoła. Wollen wir mal sehen, was da rauskommt, wenn das die Schule macht. Die macht das die Schule, aber wenn das nur die Schule macht, wird's gefährlich. Oczywiście, szkoła też się tym tematem zajmuje, ale jeśli zostawimy tą sprawę tylko szkole, to wiedzmy, to jest to co najmniej niebezpieczne. Oder noch schlimmer, wir überlassen das den Medien. Albo jeszcze gorzej, zostawimy to mediom. Liebe Eltern, das ist unsere Aufgabe. Drodzy rodzice, to jest właśnie nasze zadanie.
I też jest to zadanie dla starszych wierzących miejscowego świadectwa zgromadzenia. Nie możemy milczeć na te tematy. Jeśli my nie damy potrzebnych informacji naszym dzieciom, to one te informacje zdobędą gdzie indziej. Über dieses Thema könnte man lange sprechen. I na ten temat można by tutaj długo mówić. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. I naprawdę leży mi to na sercu. Lass die Kinder nicht einfach schutzlos in die Gefahren einlaufen. Nie pozwólmy, by nasze dzieci bez żadnej ochrony padały w te niebezpieczeństwa. Und ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt. Wymieniłem tylko kilka przykładów. Das alles kostet Zeit. To wszystko kosztuje czas. A czasu nie mamy. Albo? To miało miejsce lata temu. Jeden z moich synów przyszedł do mnie. Nie pamiętam, ile lat miał, może ze 14 czy 15. Und er sagte mir: Papa, du hast ja nie Zeit für mich. Du hast nie Zeit für mich. I powiedział mi: Tata, ty nigdy nie masz czasu dla mnie. Das hat mich ziemlich getroffen. I to mnie dotknęło, tak dobiło. Und der Junge hatte ein Stück weit recht. I on miał po części rację. Kindererziehung ist eine hohe Investition in Zeit. Wychowanie dzieci to jest ogromna inwestycja w czas. Und je größer die Kinder werden, je mehr Zeit kostet sie. I im są większe, im są starsze, tym więcej czasu to kosztuje. Wenn du jugendliche Erwachsene hast, dann kann es sein, dass du bis Mitternacht mit ihnen sitzt und diskutierst. Jak masz już młodzieńców czy młodzież, to może tak być, że do północy będziesz siedział i z nimi dyskutował. Ich möchte uns wirklich Mut machen, dass wir uns die Zeit nehmen. I chciałbym dodać nam tej odwagi, abyśmy naprawdę poświęcali nasz czas. Nicht nur Eltern und Großeltern. Nie tylko rodzice i dziadkowie, auch Geschwister in den örtlichen Versammlungen. Również wierzący miejscowego zgromadzenia. Kinder zu unterweisen, junge Leute zu unterweisen, kostet Zeit. Pouczanie ludzi, pouczanie dzieci i młodych ludzi kosztuje czas. Und wir brauchen viel Verständnis. I potrzebujemy wiele zrozumienia. Kinder möchten, dass wir auf größere Kinder möchten, dass wir auf Augenhöhe mit ihnen reden, dass sie das Empfinden haben. Starsze dzieci chcą, abyśmy rozmawiali z nimi po partnersku na odpowiednim poziomie, żeby tak to odczuwały. Wiecie, gdy im podamy taki przekaz, my wiemy wszystko, a ty to jeszcze nic nie wiesz, to nic nie da. Młodzi ludzie chcą być rozumiani. Und manche Botschaften müssen wir 5 und 10 und 20 Mal behandeln. A niektóre rzeczy musimy obrabiać 5, 10 i 20 razy. Ile cierpliwości Bóg ma wobec nas? Przecież mamy ten perfekcyjny przykład Ojca. Bóg poświęca nam czas. I Bóg ma zrozumienie dla nas. A więc po pierwsze to uczniostwo oznacza pouczenie. Ale to też oznacza, że dzieci są nacechowane naszym Panem. Jak potrafimy to uczynić, by nasze dzieci szły za Panem? Jest tylko jedna recepta. Tą receptą jest przykład. Wir als Ältere müssen unseren Kindern vorleben, was es bedeutet, dem Herrn Jesus zu folgen. My, starsi, musimy pokazać życiem, co to oznacza iść za Panem. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch unsere Kinder ihm folgen werden. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że nasze dzieci też zapragną iść za Nim. Nein, es gibt keinen Automatismus. Nie, oczywiście nie ma żadnego automatyzmu. Treue Eltern haben nicht automatisch treue Kinder. Wierni rodzice nie mają z automatu wiernych dzieci. Und untreue Eltern haben auch nicht automatisch untreue Kinder. I odwrotnie, niewierni rodzice też z automatu nie mają niewiernych dzieci. Aber damit können wir uns nicht entschuldigen.
Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla nas. Unsere Kinder und jungen Leute auch in den örtlichen Versammlungen brauchen Vorbilder. Nasze dzieci i młodzież potrzebuje przykładów. Kinder orientieren sich an Erwachsenen. Bo dzieci orientują się, kierują się wobec, czy kierują się na dorosłych. Kinder und junge Leute haben ihre Idole. Dzieci i młodzież ma swoich idolów. Idole ist was Schlechtes, das sind Götzen. Idol to coś złego, to bóstwo. Aber die modernen Idole unserer Zeit prägen unsere Kinder. Ale właśnie te nowoczesne idole naszych czasów, one wywierają piętno na naszych dzieciach. Wir als Eltern haben die erste Aufgabe, unsere Kinder zu prägen. My jako rodzice mamy pierwsze zadanie, by cechować nasze dzieci. Vorbild zu sein, was es bedeutet, ein glückliches Leben mit dem Herrn Jesus zu führen. Być przykładem, co to oznacza prowadzić szczęśliwe życie z Panem. Und der dritte Punkt ist Dienst. A trzecim punktem jest służba. Ein Jünger dient seinem Herrn. Sługa służy swojemu Panu. Und auch hier wollen wir unsere Kinder lehren, unserem Herrn zu dienen. I tu chcemy też uczyć nasze dzieci, jak albo żeby służyły Panu. Die 12, oder besser gesagt 11 Jünger haben das bei dem Herrn Jesus gelernt. I tych 12, a lepiej powiedziawszy 11, nauczyło się tego od Pana. Er hat sie mitgenommen. On ich wziął. Er hat sie angeleitet. On ich prowadził. Er hat es ihnen vorgemacht. On im pokazał. Er hat ihnen geholfen. On im pomagał. Führen wir unsere Kinder auch nach und nach in den Dienst für den Herrn Jesus ein? Helfen wir ihnen dabei? Czy wprowadzamy nasze dzieci krok po kroku w tą służbę dla Pana? Czy pomagamy im w tym? Noch einmal, Eltern mit ihren Kindern. Jeszcze raz, rodzice z dziećmi, wobec dzieci. Aber auch ältere mit jüngeren in einer örtlichen Versammlung. Ale i również starsi, młodszych w miejscowym zgromadzeniu. Es gibt so schöne Beispiele in der Bibel, wo ältere und jüngere zusammen dem Herrn dienen. Jest tak wiele pięknych przykładów, gdzie młodsi ze starszymi wspólnie razem służyli Panu. Wir denken an Mose und Josua. Mojżesz, Jozue. Wir denken an Paulus und Timotheus. Paweł i Tymoteusz. Ich denke auch einmal an Abraham und Isaac. Abraham i Izaak. Haben wir einen Vater mit seinem Sohn. Tam mamy ojca i syna. Lest mal 1. Mose 22 unter diesem Aspekt. Przeczytajcie 1. Mojżeszową 22 pod tym kątem. 1. Mose 22 hat eine gewaltige prophetische Bedeutung. Abraham opfert Isaak. Oczywiście, ten rozdział ma potężnie prorocze znaczenie. Abraham ofiaruje Izaaka. Aber auch eine tiefe praktische Bedeutung. Ale i również głębokie praktyczne znaczenie. Ein Vater geht zusammen mit seinem Sohn. Ojciec idzie razem z synem. Ein älterer geht zusammen mit einem jüngeren. Starszy idzie wspólnie razem z młodszym. Der jüngere stellt Fragen. I młodszy stawia pytania. Und der ältere beantwortet die Fragen. A starszy odpowiada na nie. Sag mal, haben wir Antworten auf die Fragen unserer Kinder und jungen Leute? Powiedzcie, czy nasze dzieci i młodzież otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania? Unsere Kinder haben Fragen. Nasze dzieci mają pytania. Wenn wir ihnen die Antworten nicht geben, dann holen sie sich woanders. Die Antworten woanders. Jeśli my nie damy odpowiedzi naszym dzieciom, to dzieci tą odpowiedź znajdą gdzieś indziej. Und was ist, wenn die Kinder nicht fragen? A co się dzieje, gdy dzieci nie pytają? Es gibt ja Kinder, die stellen Fragen und dann können wir antworten. Bo są dzieci, które zadają pytania i możemy odpowiedzieć. Ale są też dzieci, które nie pytają. Co wtedy? To wtedy my stawiajmy pytania. Pytania są zawsze dobrym punktem, by rozpocząć aktywną rozmowę. Tak ważnym jest, abyśmy z naszymi dziećmi i młodzieżą trwali w rozmowie, byli w tej rozmowie. Schweigen ist der schleichende Tod einer Beziehung. Milczenie jest tą cichą śmiercią związku. Das gilt in der Ehe. To jest w małżeństwie. Das gilt in der Familie. W rodzinie. Das gilt in der Versammlung Gottes. I w zgromadzeniu Bożym. Wenn ältere und jüngere nicht mehr miteinander reden, haben wir ein Problem. Jeśli starsi i młodsi nie rozmawiają ze sobą, to mamy problem. I wtedy nie dziwmy się, jak idzie źle. Weźmy te trzy zadania naszego Pana na poważnie.
Rozradzajcie i rozmnażajcie się. Sagt ja zu Kindern. Powiedzcie tak, jeśli chodzi o dzieci. Sie stören nicht, sondern sind eine Gnade Gottes. Dzieci nie przeszkadzają, dzieci są łaską Bożą. Helft den Kindern zu dem Herrn Jesus zu kommen. Pomagajcie przychodzić dzieciom do Pana Jezusa. Und macht sie zu Jüngern. I czyńcie ich uczniami. Nicht äußerlich, sondern im Herzen. Nie zewnętrznie, ale w ich sercach. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie co? Biegli wielu wiernych ludzi nie spotka. Wiernych aż do śmierci, aż do końca. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Weź Uriasza i zobacz sam. Nie kazanie, ale przykład zostawił nam. On był wierny, jak tylko mógł być. I oddał swoje życie dla Bożej armii. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, daj siebie wszystko. Epafrodytus był śmiertelnie chory i za innych prawie stracił życie swoje. Lecz on miał wizję na przyszłość, wiesz. Dla Bożej armii był zajęty wciąż. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Boży sługa Mojżesz był wierny we wszystkim. On się nie bawił, lecz był Bożym pociskiem. Miał wielką pracę do zrobienia, spójrz. Wyrwał z niewoli 6 milionów dusz. Człowiekiem będziesz ty, Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty, Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, 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 daj siebie wszystko. Tak, 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 daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj się mi wszystko dla Jezusa.